To jest Baba Ghanoush, to jest Mutabbal. Mutabbal, Baba Ghanoush. Baba Ghanoush, Mutabbal. Drożyzna zabija lokalne biznesy. Inflacja, rachunki za gaz, prąd idą w górę. To paraliżuje restauratorów. Ten piec, który tutaj widzicie, jest wygaszony. Ewa i Mahmud Raj, polsko-libańskie małżeństwo. Od 2014 roku serwują libańską kuchnię. W kwietniu zeszłego roku pandemia zmiotła z rynku ich ostatni lokal. Wcześniej zarządzali 14 punktami. Kiedyś to było super, naprawdę. No tak. Chciało się bardzo pracować. Ludzie przychodzili, cieszyli się. To było zupełnie inne życie. Teraz to jest strasznie. Niestety wyrównanie gazu, które przyszło do nas na ponad 13 tysięcy, których nie byliśmy w stanie opłacić. Dzięki Bogu udało nam się rozłożyć na raty, ale piec jest wygaszony do chwili, aż spłacimy wszystkie raty. Musieli założyć zbiórkę w sieci, żeby spłacić części długów i opłacić rachunki za energię w mniejszym lokalu w podwarszawskich Ząbkach. Zrzutka.pl. Kto da radę, to poprosimy o pomoc. Nie mamy tutaj w Polsce pomoc od rządu. Liczyliśmy na to, że po pandemii z powrotem zaczniemy pracować. Odżyjemy, cieszyliśmy się, że idzie lato, tak? Że będą festiwale, że będziemy mogli ponownie zatrudnić ludzi i pracować. Niestety, najpierw wojna, a później inflacja i jedno nawarstwia się na drugie. Kredyty też rosną i niestety, no ciężko. A ceny energii to już w ogóle, już szkoda słów. Prócz drożyzny produktów i wzrostu cen energii, gazu, do lokali przychodzi coraz mniej klientów. Nie prosi mnie o więcej niż klient. Klient, kto kupuje, to jest nasz pomoc. Nie kupuje. Idziemy szukam pracy w innym kraju. Od pierwszego lockdownu do dziś w Polsce zamknęło się ponad 25 tysięcy lokali gastronomicznych. Przechodzimy teraz ten dół, może wreszcie z powrotem wypłyniemy na górę i zaczniemy oddychać. Dla News24 Igor Nazaruk.